Ostrawskiej Areny znajduje się hala lekkoatletyczna, która w roku 2016 była budowana. Z tego wynika, że w roku 2015, czyli podczas ostatnich Mistrzostw Świata, jeszcze tu w tym miejscu niczego nie było. To jest główna różnica w stosunku do tamtych mistrzostw. I tutaj będą mieli możliwość rozgrzewać się gracze, w tym oczywiście nasi reprezentanci. Połowa hali będzie z kolei stanowiła centrum prasowe. Jak to ma te wpływ? Jak to chcecie tutaj zorganizować? Czyli podzielić na połowę? Dokładnie tak. Abyśmy byli tutaj dokładni. W roku 2015 tutaj już mieścił się wielki plac budowy. To nie tak, że tutaj niczego jeszcze nie mieliśmy. Hala była w trakcie budowy, ale tak jak pan powiedział, otwarta została dopiero w roku 2016. Od tego czasu jest stałym miejscem rozgrywania Mistrzostw Czech w lekkiej atletyce. Odbywają się tutaj różne zawody rangi międzynarodowej. Na przykład odbywają się Mistrzostwa Województwa Śląskiego, ale i miewamy tutaj obecność innych dyscyplin sportu, jak judo, taekwondo czy karate. W lecie roku 2023 odbywały się tutaj również Mistrzostwa Majoretek, czyli ta hala może służyć również wielu innym celom. Ale w roku 2024 w czasie mistrzostw w hokeju będzie się mieścić na jednej połowie tutaj centrum prasowe, a na drugiej będzie miejsce dla zawodników do treningu na sucho. Tak, a tam z tym wejściem będą przybywać komentatorzy, w tym nasi, którzy będą relacjonować dla polskiej telewizji mecze reprezentacji. Kolejną wielką zaletą tego obiektu jest to, że jest to w pełni niezależny obiekt, ale i do tej hali zawodnicy dostaną się tak zwaną suchą nogą, bezpośrednim połączeniem w ramach obiektu ze swoich szatni, tak więc nawet na rozgrzewkę nie muszą przechodzić, wychodząc poza obiekt. Jeśli będziecie chcieli odwiedzić ciekawe miejsce znajdujące się niedaleko Areny Ostrawar, polecamy 16-wieczny zamek Zabrzech, który mieści się w odległości zaledwie 15 minut spacerem. Znajduje się tam hotel, ale przede wszystkim restauracja i browar. Jeśli ktoś przyjedzie do Ostrawy pociągiem, to trafi na Ostrawski Dworzec Główny, czyli Chlawni Nadrażni. Stąd można się dostać do areny bezpośrednio w ciągu około 20 minut tramwajem linii 2. Po drodze mijając na przykład centrum i ulicę Stodolni, za transport w środkach komunikacji miejskiej możemy zapłacić kartą zbliżeniową. Pamiętajmy, że wychodząc z tramwaju też przykładamy do czytnika kartę. Powrót na dworzec główny odbywa się też linią 2. Tak naprawdę Ostrawa ma jeszcze drugi dworzec mający status głównego. To odnowiony zabytkowy dworzec Ostrawa Swinow. Jeśli to tam przyjedziecie do Ostrawy, to na arenę dostaniecie się w ciągu około 10 minut tramwajem linii 7. Jeśli chodzi o miejsca, które polecamy odwiedzić, to na pewno przy namiestii Prokesza, czyli rynku Prokesza, możecie odwiedzić wieżę widokową Nowego Ratusza, magistratu miasta Ostrawy. Stamtąd doskonale widać całe miasto, ale i niedalekie Beskidy. Wieża została w całości wytopiona z ostrawskiej stali w Hucie Witkowice. Czynna jest od roku 1930. Obok ratusza mieści się piękny park Komenského Sady. Stamtąd brzegiem wspomnianej Ostrawicy można przejść lub przejechać na rowerze do bardzo ciekawego miejsca zwanego Mala Kodań, czyli Mała Kopenhaga.
to tutaj można spędzić miło czas, siedząc w jednej z kilku przybrzeżnych knajpek, spoglądając na przeciwległy brzeg Ostrawy Śląskiej, dzielnicy, która zwana była do roku 1919 jeszcze Ostrawą Polską. Stamtąd blisko jest na ostrawski rynek Masaryka, ale na rynek jeszcze wrócimy. Najpierw odwiedzimy centrum handlowe, bo przecież większość z nas będzie chciała zrobić sobie podczas pobytu w Czechach czeskie zakupy. Odwiedzamy właśnie centrum handlowe Nowa Karolina, powstałe w roku 2012 i zwane przez Ostrawian Nową Fukushimą ze względu na specyfikę architektonicznej bryły. Tu będzie można również zaparkować auto, zrobić wspomniane zakupy, ale i na chwilę zostać w takim miejscu, jak to właśnie na tarasie, skąd też rozciąga się piękny widok na góry i dolni oblast Witkowice, czyli terenów byłej huty Witkowice, gdzie obecnie mieszczą się tereny festiwalowe, świat techniki i druga nowa wieża widokowa z kawiarnią na górze Bolt Tower. Bolt od nazwiska słynnego jamajskiego sprintera. Teraz właśnie widzimy na horyzoncie tereny byłej huty Witkowice. Ale wracamy do centrum. Po drodze mijamy mural ostrawskiej Madonny Nilsa Westergalda przy ulicy 28 października. To miejsce jest tutaj często odwiedzane i fotografowane. I zmierzamy właśnie w kierunku wspomnianego rynku Masaryka. Po drodze jeden z niewielu akcentów wskazujących na odbywające się w Ostrawie za parę dni Mistrzostwa Świata w hokeju. Jesteśmy na samym rynku. Jest tutaj sporo mniejszych restauracji, w których można zjeść posiłki czeskiej kuchni, które szczerze polecamy. Jest tutaj też Radegastownia. Znajduje się tutaj też i Ostrawskie Muzeum. Z rynku spacerem w ciągu 10 minut można się przejść na słynną ostrawską imprezową ulicę Stodolni. To tutaj trafiali wieczorami kibice po meczach Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie w roku 2015. To tutaj znajdują się też legendarne kluby, takie jak Modra Mysz, E99, Dublin Pub, widoczny w tej chwili na zdjęciach. Bastylia Pub. No i Café de la Ostrava. Po drugiej stronie widzimy Desperado. Legenda głosi, że w Desperado znajduje się zawsze jeden, jedyny stolik, który jest wolny. Dlaczego tak jest? Możecie zobaczyć wchodząc tam. Umieszczony jest po prostu na suficie. W samej Ostrawie polecamy jeszcze Wam serdecznie Ostrawskie Zoo, Śląsko-Ostrawski Zamek, czy też Muzeum Górnictwa Landek Park. Ale to już naszym zdaniem wykracza nieco poza potrzeby tego materiału. Tak czy siak, serdecznie zapraszamy Was do Ostrawy.